podejrzewam, że mógł być to ktoś, kogo ona znała. Czy znała twarz? Witamy Państwa. Przypominam, że w tym miesiącu przypada jubileusz 20-lecia naszego magazynu na antenie dwójki. Dziś Michał Fajbusiewicz prosić będzie o pomoc w rozwikłaniu tajemniczej zbrodni w Pieńsku koło Zgorzelca, której ofiarą była 83-letnia Anna Szczerba. Poszukiwać też będziemy sprawców napadu na jeden z banków w Łodzi. Witam Państwa, dobry wieczór. Dziś 545. wydanie naszego magazynu. Magazynu nadawanego w jubileuszowym miesiącu i roku. W 1986 roku w październiku na antenie TVP2 wystartował właśnie nasz magazyn. Od 20 lat bardzo często, skutecznie apelujemy do Państwa o pomoc w sprawach, których nie udało się wyjaśnić policji i prokuraturze. Do takich trudnych spraw należy zabójstwo 83-letniej Anny Szczerby, mieszkanki Pieńska, małej miejscowości leżącej na terenie Dolnego Śląska. Do nas do studia przyleciała, bo pani jeszcze kilka godzin temu była w Szwecji, córka zamordowanej. Policja ma hipotezę, że zabójcą czy zabójcami musiały być osoby, które mama znała. Czy pani może kogoś podejrzewać i czy pani zgadza się z tą hipotezą? No, raczej tak. My również sądzimy, że to musiała być osoba, którą mama znała. Sprawę tę przedstawię Państwu w szczegółach za kilka minut, natomiast chciałbym teraz rozpocząć nasz program od wydarzeń, które miały miejsce w Łodzi w styczniu 2004 roku. Jak tam utarł dzisiaj? Całkiem niezły. Wiesz co, pójdę już zamknąć, dobrze? Dobra. Ona zawsze wychodzi 20 po szóstej. Zawsze wychodzi 20 po szóstej. Uspokój się. Chyba wyszedł. Dobra, ruszamy. No jedź. Weź z rzeczy tylko wyjmij, szykuj, jedziemy. Czekaj. To co? Zobaczymy się dzisiaj? Wiesz co, nie mogę, jestem zmęczona. Chcę iść do domu odpocząć. Na kawę, bo na herbatę. Nie, naprawdę, nie mam siły. Dzień dobry. Dzień dobry. Mogę już zacząć? Tak, proszę. Tak. Tak, już wychodzę, pani Aniu. Dawaj klamę. Jaki mamy czas? 20 po szóstej. Może w niedzielę się mówimy, co? Nie mogę w niedzielę. Dlaczego? Bo jestem już nie wiem, pogadamy pan. Dobra, to na razie. Podejrzewam, że te 200 tysięcy, które zniknęło z tego oddziału banku, bandyci zdążyli już wydać, bo to ponad 2 lata minęły od tego
zdarzenia, ale świadkowie twierdzą, że oni używali języka rosyjskiego, ci bandyci. Tak, świadkowie tak twierdzą, gdyż jeden ze sprawców próbował używać języka rosyjskiego, jednakże z ich zeznań wynika, że mógł być to blef. Przy czym nie możemy takiej wersji wykluczyć, że jednym ze sprawców był obywatel byłego Związku Radzieckiego. Ja w zasadzie tę sprawę publikuję, może nie dlatego, choć telewidzowie mogą mieć o to do mnie pretensje, żeby złapać tych sprawców, bo ja myślę, że wcześniej czy później ich złapiecie, tylko pokazać kolejny przykład, jak kiepsko zabezpieczone są oddziały banków polskich. Przyzna pan, że tak jest? Tak, to prawda. Ten bank, ta filia banku PKO BP na Łódzkich Bałutach posiadała jedną kamerę, ale na zewnątrz, która monitoruje bankomat. Natomiast wewnątrz nie było kamer przemysłowych. Gdyby były, łatwiej by było ustalić, kto przychodził do tego banku jako klient, a kto, żeby poznać zwyczaje pracowników, o której wychodzą, o której przychodzą. Taką sprawę mieliśmy już w Łodzi i na podstawie takich zapisów kamer ustaliliśmy sprawców, którzy obecnie oczekują na wyrok. Teraz powracamy do sprawy zabójstwa 83-letniej Anny Szczerby w Pieńsku koło Zgorzelca. Córka zamordowanej, którą gościmy w studiu, sądzi, że zbrodni musiał dokonać ktoś, kogo matka znała. Proszę bardzo, oddaję dowodzik. I jeszcze proszę tutaj o podpisik. Tu. Dobrze. I proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Pani Grażynko, kochana, strasznie pani dziękuję za wszystko. Bardzo. Nie ma za co pani, Aniu, taka jest moja praca. Ale w tę opiekę nade mną to pani wkłada całe serce. Dziękuję, bardzo mi miło. To jest prawda, kochana. To była osoba spokojna, ale nie miała tam żadnych konfliktów z ludźmi. Nie sądzę, nic nigdy nie słyszałam. Czasami może drobne sprawy, jak to między sąsiadami. Dzień dobry, sąsiadeczko kochana. A dzień dobry, dzień dobry. Sąsiadeczka, pożyczy dyszkę. Znowu? Popiłem wczoraj mineralną, sobie kupię. O, a od kiedy to mineralna się tak nazywa? Od wczoraj. A od wczoraj? No co ja mam z nimi zrobić? Oddam jutro. Jak zawsze, dziękuję sąsiadeczko. Kochana pani Grażynko, dziękuję bardzo za pomoc. Przy załatwieniu mojej sprawy. Pani Aniu, nie ma za co. Jutro przyjdę o 9:00 i weźmiemy się od razu do sprzątania, tak? No bardzo dziękuję. Bardzo. Już wróciłyście. Dzień dobry. Pani Grażynko, to jest moja synowa. Mamusiu, no już 100 razy z panią Grażynką się widziałeś. Dzień dobry i do widzenia. Idę już sobie. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia. Słuchaj, Piotrek ma nową pracę w Sztokholmie. Cudowna pogoda. O, ja się cieszę. Niech pani to zostawi, ja to wszystko posprzątam. Niech pani to zostawi, niech pani tego już nie ruszy.
Dobrze, pani z nią siatko nie widziała, pani mojej teściowej w kościele? Nie, dzisiaj nie widziałam. A co się stało? No nie wiem, mieszkanie zamknięte, ja nie mogę się dostać, nikt nie otwiera. No nie, nie, nie wiem, no niech pani puka jeszcze, no. Musi pani pukać może jeszcze. Ile teściowa miała lat? W tym roku skończyła 83, ale to nie o to chodzi. Ona jest w bardzo dobrym stanie. Ja tam stałam, pukałam, waliłam, dzwoniłam, krzyczałam mamo, mamo. Tam jest zupełna cisza. Idźcie na trzecie piętro, tam czekajcie przed drzwiami ode mnie ratownicy. Przy pomocy drabiny mechanicznej dostaną się przez balkon i spróbuję drzwi otworzyć od wewnątrz. Okej, to my czekamy na górze. Tak jest. Spać tam ten pokój, otwórz drzwi policji. Co mamy? Jest tutaj, leży. Chyba nie żyje. Nie żyje, tak? Tak, ja widać. Co ty o tym myślisz? Nie wiem, wygląda na to, że kobieta chciała wejść na krzesło, zmienić żarówkę. Poślizgnęła się, nie wiem, uderzyła głową o jakiś rant i tyle, wiesz. Starszym ludziom niewiele trzeba. Co robimy? Słuchaj, trzeba wezwać lekarza i zakład, żeby ją zabrali. Dobrze. To my już niepotrzebni jesteśmy. Nie, chłopcy, dzięki. Tak? Proszę, w obrębie twarzoczaszki i głowy widoczne liczne otarcia na skórka i podbiegnięcia krwawe na szyi w okolicy lewego ucha, rana o długości 1,5 cm mogąca świadczyć o ciosie zadanym ostrym narzędziem. Tak? Tak, rozumiem. Mhm. Dobrze, ale to jest pewne, tak? Dobrze, dziękuję pani doktor. Dziękuję, do widzenia. Dzwoniła Dąbrowska. No i? No i okazuje się, że nasza denatka ma 2 rany kłute na szyi. No to chyba nie zakończymy szybko tej sprawy. No, wydaje mi się, że nie, bo... Zabójstwo to nie jest to samo, co nieszczęśliwy wypadek. Byłam u pani Ani między 9 a 11. Posprzątałam całe mieszkanie. Potem razem zrobiłyśmy obiad, pozmywałam naczynia i wyszłam. Pamiętam, że pani Ania zamknęła za mną drzwi. Ona była bardzo ostrożna, nigdy nie otwierała nieznajomym. Miałam przyjść następnego dnia, ale... Przepraszam, czy mogę panią prosić? Tak. Proszę pani, pani sprzątała u pani Ani, tak? No tak, pomagam pani Ani codziennie. Proszę mi powiedzieć, tylko się dobrze skupić. Czy te 2 szklanki, które są teraz w zlewozmywaku, czy one były, czy pani je zostawiła? Nie, 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 to jest niemożliwe. Ja wszystko pozmywałam, przed wyjściem wszystko było czyste. Dobrze, to dziękuję bardzo. Sprawdź, czy nie ma jakichś odcisków w palców, okej? Okay? Jestem. Czasami owszem, przychodziły osoby, pożyczały pieniądze, ale to nie zdarzało się tak często, może kilka razy w roku. Zdaje się, że znała swoich przyszłych zabójców. Była ostrożna. Nie wpuszczała obcych do domu. To brzmi sensownie, no. Czyli coś, siedziała z nimi przy stole. No chłopaki, karty na stół. O co wam chodzi? Przecież nie przyszliście z wizytą do starszej osoby, tylko żeby pogadać.
O coś wam musi chodzić. No, szybciutko, słucham. No, panie Aniu, no wie pan jak jest, no. Panie Aniu. Chodzi o pieniążki, tak? A ile potrzebujecie, co? Nie, tak gdzieś te 3 dyszki, 30 zł. 30 to bardzo dużo, pewnie na piwo, co? Nie no, panie Aniu, nie na piwo. Do kina, do kina. Do kina, a do kina pewnie na podryw. Na podryw w kinie. Dobrze, dobrze. Zaraz wam przyniosę. Ale kiedy oddacie? Jak najszybciej, długo, no. Słowo? Tak, tak, tak. Dobra, zobaczymy. Za bardzo was lubię, zaraz przyniosę. Podejrzewam, że nie zamykała mieszkania i mógł ktoś wejść, pukając do mieszkania, mógł ktoś wejść i po prostu obudzić babcię. Babcia nie słyszała za dobrze, także ona mogła nie słyszeć, że ktoś otwiera drzwi i mógł ją obudzić. Podejrzewam, że mógł być to ktoś, kogo ona znała, czy znała twarz. Czy znała osobę? Wychodziliśmy z założenia, że to musiał być ktoś, kto znał mamę, ktoś, kto wcześniej do niej przychodził, właśnie wykonując takie czy inne prace, czyli nie sądzimy, że to była osoba całkowicie nieznana. Rodzina, córka jest przekonana, że to ktoś ze znajomych mamy zrobił. Czy pani podejrzewa kogoś, czy rodzina, która mieszka w Mińsku, podejrzewa kogoś, kto mógł dokonać tego czynu? No, trudno nam podejrzewać kogoś. No, no niestety nie podejrzewamy osoby. Jedynie, co możemy stwierdzić, to raczej to, co powiedziałam wcześniej, że to musiał być ktoś, kto z kręgu znajomych, czy dawnych znajomych, w każdym bądź razie osoba mojej mamy, nie była po prostu obca tej osobie. 74 osoby. To jest taka ilość, którą wy ustaliliście, które mogły mieć kontakt z mamą pani. Czy zawężył się krąg tych podejrzewanych? Do tej pory te 74 osoby jest dalej sprawdzane. Nie mamy możliwości powiedzenia, kto czy zawężył się ten krąg podejrzanych. Mówiła pani, że mama nie była osobą konfliktową. To za ten łańcuszek, zegarek i 100 zł można było zabić. No niestety nie można zabić, ale, no nie, ale to jest fakt. Czyli tło rabunkowe, jedyny motyw, czy... Ten motyw nie jest do końca ustalony, że jest to motyw rabunkowy. Ale rodzina tego utrzymuje, bo twierdzi, że mama nigdy w żadne zatargi czy też konflikty z nikim nie wchodziła. No chyba, że tak było, jak pani sugerowała, że być może ktoś chciał pożyczyć pieniądze, a mama zdecydowanie odmówiła i wtedy może nastąpił ten atak. To jest możliwe. Chciałbym, żeby te osoby, które w tym dniu wchodziły i wychodziły do tego budynku w Pińsku, jak najszybciej się skontaktowały z Wydziałem Kryminalnym Komendy Wojewódzkiej Policji w Wrocławiu. Zwykle na koniec pytamy, gdyby zatrzymano sprawcę w tej zbrodni, to dla państwa byłby to jakiś nowy etap w życiu i dało wam to więcej spokoju, czy też już pogodziliście się z tą tragedią? Ta sprawa nigdy nie da spokoju i tu nie można mówić o spokoju.
Musimy walczyć o sprawiedliwość. Musimy walczyć o sprawiedliwość, tak mówi córka zamordowanej Anny Szczerby. Dziękuję, że pani zechciała przylecieć specjalnie na nagranie naszego programu, ale myślę, że jest tu też apel czy nadzieja u telewidzów, szczególnie tych, którzy znali Annę Szczerbę i tych, którzy wiedzą, kto z nią w tego dnia mógł się kontaktować. To nieduża miejscowość koło Zgorzelca. Myślę, że jak zwykle mogę liczyć na państwa pomoc, a na nią czeka przede wszystkim rodzina i policja. Ten mężczyzna 12 lat temu w Inowrocławiu zamordował swojego znajomego. Tym poszukiwanym skazanym jest Stanisław Kot. Uciskał klatkę piersiową Zbigniewa Ostrowskiego kolanami, powodując obrażenia w postaci złamania mostka i żeber oraz zgon pokrzywdzonego. I za to skazuje go na karę 25 lat pozbawienia wolności. Mimo prawomocnego wyroku ucieki szuka go od lat policja. Uciekł, bo przed sądem odpowiadał z wolnej stopy. Szczegóły tej sprawy za tydzień, jak zwykle liczę na państwa obecność i pomoc.